29 punktów, walczyliśmy jak jedna drużyna i dla mnie to jest bardzo, bardzo się cieszy i chcę co najlepiej się pokazać. Jeszcze jedno pytanie, runę się na już za Wami, przyszło czas na pierwsze podsumowania. Skąd tyle pewności siebie na bramce, bo przyglądając się dzisiaj z boku, Biła, od Ciebie takiej dużej pewności siebie, wyrastasz na jednego z liderów zespołu Widzewa. I skąd znalazłeś taką pewność siebie w swoich interwencjach, zachowaniu i postawie na bramce? Tak, dla mnnie, jak gadał, no, dwa ostatnie mecze były trudne, ale niekiedy takie są i ja wiedział, że tej pewności w siebie mam. I myślę, że od początku sezonu, ja wcześniej sezon, mecz po meczu, w każdym meczu myślę, że złapał więcej pewności w siebie i snażę się, jest to proces, no, snażę się oglądać mecze, co się stało i potem, jak zrobił Vlady albo niečo mogę zrobić lepiej, tak się uczę i chcú to do tych kolejnych następnych mečov. Tak myślę, že to, ale myślę, že no i jak mal 8 mečov alebo 6 mečov vzadu v čisté konto i to dalo takej pevnosti, vedel, že možno, ale musel počekať, no aj dzisiaj myślę, že čisté konto je bardzo ważne i dla mnie. A tak na gorąco w skali od 1 do 10, jaką ocenę byś sobie wystawił za rundę jesienną? Jedynie w Twoim wykonaniu i jaką ocenę byś wystawił zespołowi, bo nie ukrywam, ta runda była niesamowita. Trzecie miejsce w tabeli to jest wynik nieprawdopodobny jak na Beniaminka, który przed sezonem przez ekspertów bardziej był przywiązywany, że zespół będzie walczył o utrzymanie. Trzecie miejsce jest wynikiem wspaniałym. I co do ocen? Zespołu i Twoja indywidualna ocena? Ja nie rad dla Wam oceny, dlatego że to jest dla trenerzy i dla sportowego i tak ja zawodnik, ja chcę robić swoją robotę. Nie rad dávam oceny od 1 do 10, lebo to je, no myslím, že prezbrašam dlatego, ale myslím, že jak družina dobře grali, měli dobře momenty, měli gorší momenty, ale myslím, že sporu válčili i dla mě ocenovat to je trudné, nie je to trenér nie ocení a vieš, ja, moja robota je stať v bránke i najlepšie grať. No tak, tak, no i oceňovať na to show experti, ja závodníkem, ja si chcú robiť. Ty máš svoje zdania vykonané na boisku i no, z tego jesteś rozliczany. Ale myślę, že jak družina viedzo, že máme za dużo mocnosti grať i myslím, že i pred sezónou mieli vidieť, bylo vidieť, že jest tam, môžeme grať i môžeme vidieť pierwszy piatich mačov, že grali s družinami, ktoré grali v Európe i potom museli počekať, no i počekali. Myślę, że wywalczyli dobrze punkty, ale trzeba kontynuować w następnej rundzie. Jeszcze ostatnie pytanie odnośnie kibiców, bo tutaj mimo, że mecz wyjazdowy, panowali sama atmosfera na trybunach, macie zawsze wsparcie, czy to gracie na boisku u siebie, mecz domowy, czy na wyjeździe. I taki krótki komentarz odnośnie wsparcia kibiców, czy rzeczywiście podczas meczu jest to potrzebne, jest to odczuwalne w Twoim przypadku na przykład? Dla mnie tak, no dla mnie kibicy grał na Słowacji, gdzie nie było dużo kibiców i jest to bardzo ważna różnica, no na domacich meczach mamy myślę 16-18 tysięcy kibiców, co jest bardzo dobrze, atmosfera 95, 100 minut, 114 minut i len trzeba bardzo, bardzo dobrze, dla mnie jest to lepiej, dla mnie ja lubię ten adrenalin, lubię, ale i na wyjazdach, no jak jest dobrze, vieš, každý mač je bardzo vážny, i ak je 3000, 5000 kibicov, 18 i tak, dla mňa adrenalín je, ale vieš, nezmýšľam, že to dobře, teraz budeme grať na 3000, teraz proste idem do maču i chce to najlepšie grať. A jeszcze ostatnie pytanie zadam, po przejście do polskiej ekstraklasy, co tak najbardziej Cię zaskoczyło? Bo już o kibicach powiedziałeś, ale czy coś się stawić jeszcze jeden taki aspekt, który najbardziej Cię zaskoczył? Myślę, że no, kibice, atmosfera i tak pirotechnika, jak się, nie wiem jak się to powie po polsku. A zainteresowanie ze strony kibiców, na przykład jak wychodzisz tak, no, po spotkaniu, czy jest, udziela się taka rozpoznawalność, że powiedzmy kibice zaczytają? Tak, jest to, ale ja już miałam to w Anglii, to było też tak, no teraz myślę, że w Polsce te kibice takie więcej, je to čuť na tom boisku i napríklad vieš, že ak vygrávaš, pregrávaš. I, ale jest, no na mimo boiska tak, očivište, no na boisku vieš, že to hraješ proti bardzo dobrým závodníkom, hraješ proti bardzo dobrým družinám i to je také tá kvalita tých závodníkov, ale ja gádam, no treba kontinuovať i robiť si to svoje. Ďakujem.